potrzebna jest zdecydowana polityka zwiększania zarobków Polaków i Polek przez takie standardowe rozwiązania jak podnoszenie płacy minimalnej, ale również przez wzmacnianie roli związków zawodowych, ponieważ jedna zależność, która jest stwierdzona dość klarownie w naukach społecznych, to jest zależność między poziomem uzwiązkowienia a poziomem płac. Tam, gdzie ludzie zapisują się do związków zawodowych, mogą się zapisywać do związków zawodowych, działają w związkach zawodowych, tam dużo trudniej jest obniżać płace, a dużo większa jest skłonność do ich podnoszenia. No tak, a co można w Polsce zrobić, żeby ludzie chcieli zapisywać się do związków zawodowych? Bo oczywiście nie wszyscy mogą, bo samozatrudnieni nie mogą i tak dalej, to wiadomo. Ale też tam, gdzie mogą, się nie zapisują często. Myślę, że nie, że tutaj ta trudność prawna związana z tym, że mamy niepewne zatrudnienie, że mamy duży udział umów śmieciowych w rynku pracy, ale również kontraktów na czas określony. Ludzie, którzy są zatrudnieni na czas określony, boją się po prostu zapisywać do związków zawodowych, bo boją się, że stracą pracę. Nawet ludzie, którzy mają stały etat, boją się często zapisywać się do związków zawodowych, bo również boją się, że stracą pracę. I oczywiście, często tak jest. I naprawdę. Często tak jest, ale też ludzi trzeba ośmielać i pokazywać, że solidarność pracowników, którzy zapisują się wspólnie do związku zawodowego, wspólnie zakładają organizację związkową, nie dają się rozgrywać jedni przeciwko drugim, może tworzyć taką siłę, że jednak nie będzie można ich zwolnić. To jest jedna z takich kluczowych spraw, wzmocnienie roli pozycji związków zawodowych. To wymaga jakiejś rozmowy, to wymaga zmiany kulturowej czy zmiany prawa? Zawsze jedno i drugie. Ostatnio możemy się pochwalić pewnym sukcesem. Ja również jestem związkowcem, dlatego mówię w liczbie mnogiej. A w którym związku? W Konfederacji Pracy. Mhm. Więc przyjęta została ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, która była inicjatywą związków zawodowych, inicjatywą trzech central związkowych, mającą wzmocnić pozycję związków zawodowych w tym dialogu trójstronnym z rządem i pracodawcami. I to jest też bardzo, to pokazuje coś bardzo ciekawego, bo to pokazuje, jak silne mogą być związki, jeśli się ze sobą porozumieją. Jeśli Solidarność zaczyna współpracować z OPZZ-em, to okazuje się, że mogą przenosić góry.